Opowiastki familijne. Czy Edytka jest bardzo brzydka? Edytka była nowa. Przyszła do klasy drugiej późną jesienią. Drzewa zgubiły już królewskie barwy, na dworze było coraz chłodniej, a świat stawał się szary. Szara była też Edytka. Miała szare włosy, szare oczy, a nawet szarą sukienkę. Jaka ona brzydka! Szepnęła Paulina do Justynki, przyglądając się badawczo nowej koleżance. Wyglądałaby lepiej w innym ubraniu, zauważyła Justynka. Na przerwie dzieci zadawały Edytce mnóstwo pytań, ale ona nie mówiła wiele. Najczęściej odpowiadała tak albo nie. Po kilku dniach większość klasy przestała zwracać na nią uwagę. Jednak nie wszyscy. Czy ty nie masz innej sukienki? Zapytała Paulina. Ciągle chodzisz w tej samej. Edytka nie odpowiedziała. Popatrz, ona nosi drugie śniadanie w pogniecionym papierze. Szepnęła znów Paulina. Justynka wzruszyła ramionami. Coś się jej tak przyczepiła. Daj jej spokój, odparła. Denerwuje mnie. Przyszła do naszej klasy i z nikim nie rozmawia. Mogłaby być bardziej miła. Paulina nie dawała za wygraną. Nie lubię jej, zadziera nosa i tyle. Może się wstydzi, próbowała bronić Edytę Justynka. Nic mnie to nie obchodzi. Paulina była wyraźnie zła. Rozległ się dzwonek i dziewczynki spakowały książki do tornistrów. Widziałaś? Ona nie ma nawet tornistra, tylko wstrętną torbę, dodała. W domu Justynka opowiedziała mamusi o nowej dziewczynce w klasie i o tym, jak bardzo nie lubi jej Paulina. Paulinka źle postępuje, powiedziała mama poważnym tonem. To nie wina tej dziewczynki, że nie ma ładnych ubrań. Mam nadzieję, że ty będziesz rozsądna i nie zrobisz jej przykrości. Justynka obiecała, że będzie się zachowywała jak należy, a może nawet postara się porozmawiać z Edytą, aby ją troszkę ośmielić, dodać jej otuchy. Z samego rana, jeszcze przed lekcjami, Justynka podeszła do dziewczynki. Cześć, powiedziała. Nauczyłaś się czytać na dzisiejszą lekcję? Zagadnęła. Tak, odpowiedziała Edyta. Do jakiej szkoły wcześniej chodziłaś? Moja szkoła była w innym mieście, odparła dziewczynka po dłuższej chwili wahania. To znaczy, że się przeprowadziłaś?